Słuchajcie, Lucky 7. Tak z sentymentów wziąłem, bo troszeczkę sytuacja się pozmieniała i tych wygranych ostatnio opadło troszeczkę, a jeszcze niedawno, 2 miesiące temu, większość głównych wygranych była do wzięcia. Ale tak i tak, okazuje się, że te zdrabki są najbardziej opłacalnymi zdrabkami, więc sprawdźmy, mam ich 10 sztuk, zobaczmy. Zobaczmy, co tam dzisiaj wygramy w Lucky 7. Przypomnę, o co tutaj chodzi. Czyli zdrapujemy. Te pole, gdzie są wygrywające liczby. I tutaj mamy liczby 15 i 23. I zobaczmy, co udało nam się wygrać. Czyli zdrapujemy liczby. Jest 23, słuchajcie. Zaraz w pierwszej zdrapce mamy 23. Widzicie? Jeszcze nie wiemy, co wygraliśmy, bo trzeba zdrapać pole. Słuchajcie, pod 23 sprawdzamy, co tam jest. Mamy 4 złote. Jest czwóreczka wygrana w pierwszej zdrapce. Jeszcze sprawdzimy sobie bonus, bo każda Lucky 7 ma bonus jeszcze, który można zdrapać. I pod tym bonusem nie mamy takiej podkowy, w związku z tym nic nie wygraliśmy, ale 4 złote jesteśmy do przodu, czyli 2 złote do przodu, bo 2 złote na zdrapkę wydaliśmy. Sprawdzamy kolejną. 12 i 14. Takie mamy wygrywające liczby. Jest 13, ale 13 to nie 14. Czyli okazuje się, że ta jest tutaj pusta, nic nie wygraliśmy. A, czyli kupiłem 5, a nie 10. Mamy 5 drapek, zostały nam 3. Tak, 5 za dychę. Tak, 10 zł na nie wydałem. Póki co 4 zł się zwróciło. Zostały 2 wygrywające liczby. 23 i 29. 12, 30, 14, 22. Czyli nie mamy liczby, która wygrywa. Nie. 11. 18. W bonusie też nic. Niestety nie wygrywamy. Ostatnie Lucky 7, jakie mamy do zdrapania. Szukamy liczb 13 i 15. Nie ma tutaj takiej. Niestety nie wygraliśmy. Jesteśmy do tyłu 6 zł. Wydaliśmy 10, wygraliśmy 4. 6 zł straciliśmy.
Czy była jakaś fajna zabawa? Nie sądzę. Miłego wieczoru i dużych wygranych dla Was.